Kochane dzieci, bądźcie uważne, by nie dać się zwieść. Owce staną się wilkami i wielu zostanie wciągniętych w bagno fałszywych doktryn. Ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Zginajcie kolana na modlitwie, szukajcie sił w słowach mojego Jezusa i w Eucharystii. Trwajcie przy prawdzie wszechczasów i uciekajcie od nowinek, które są wszędzie rozpowszechniane, by przypodobać się światu. Nie zapominajcie, wy jesteście na świecie, ale stanowicie własność Pana. Naprzód w obronie prawdy. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.